listu do Koryntian z 3 rozdziału. Von Vers 1 bis Vers 17. Od 1 do 17 wiersza. 1 Koryntian 3. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem niestałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo kto to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, ani ten jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Vor zwei Jahren haben wir uns mit dem Bau der Mauer Jerusalems beschäftigt. Przed 2 laty zajmowaliśmy się budową murów jeruzalemskich. Heute haben wir einen Abschnitt, wo es um den Bau des Hauses Gottes geht. A dzisiaj przeczytaliśmy urywek, w którym jest mowa o budowie domu Bożego. Der Anlass, dass der Apostel Paulus dieses schreibt, pobudką, dla którego apostoł Paweł to pisze, war, dass unter den Korinthern Zwietracht war. Było to, że były kłótnie czy niejasności pomiędzy Koryntianami. Im ersten Kapitel des Korintherbriefs finden wir, w pierwszym rozdziale listu do Koryntian możemy znaleźć, dass der Apostel sich darüber freuen und Gott danken konnte, że apostoł mógł się cieszyć i Bogu za to dziękować, dass sie in allem reich gemacht worden waren, Vers 5, 5. wiersz, że we wszystkim zostali ubogaceni. In allem Wort und alle Erkenntnis. We wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Dass das Zeugnis unter ihnen befestigt war. I że to świadectwo wśród nich było umocnione. Das Zeugnis des Christus. To świadectwo Chrystusowe. Aber dann muss eine Ermahnung aussprechen. Ale potem on musiał wypowiedzieć napomnienie. Sagt in Vers 10, w 10. wierszu mówi: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien. A napominam was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni albo to samo mówili w języku niemieckim i aby nie było między wami rozłamów. Sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung vollendet seid. Ale abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Wie wichtig ist doch dieser selbe, der gleiche Sinn unter Kindern Gottes.
Jakże to jest ważne, by właśnie to samo usposobienie było wśród dzieci Bożych. Was war die Ursache, dass sie nicht eines Sinnes waren? Jaka była przyczyna tego, że nie byli tego samego zdania, czy tego samego usposobienia? Streitigkeiten waren unter ihnen eingetreten. Wśród nich wystąpiły kłótnie. Und zwar wegen der Diener, die ihnen gedient hatten. I to kłótnie z powodu sług, którzy wśród nich usługiwali. Der eine stellte sich auf die Seite des Paulus. Jedni, czy jeden stawał po stronie Pawła. Ein anderer auf die Seite des Apollos. Drugi po stronie Apollosa. Ein anderer auf die Seite des Kephas oder Petrus. A jeszcze inny po stronie Kefasa, czy też Piotra. Und welche auf die Seite des Christus. A jeszcze inni po stronie Chrystusa. Sie machten also verschiedene Parteien unter sich. A więc oni tworzyli poszczególne partie wśród siebie. Und dann muss der Apostel Paulus sagen, ist der Christus zerteilt? I apostoł Paweł musiał do nich powiedzieć, czy Chrystus jest rozdwojony? Wir alle wissen, dass der Christus nicht zerteilt wird. Wszyscy wiemy, że Chrystus nie jest podzielony. Wir gehören alle zu dem einen Leib, von dem Christus das Haupt ist. My wszyscy należymy do jednego ciała, którego głową jest Chrystus. Satan möchte immer Trennungen unter den Gläubigen bewirken. A szatan zawsze chce spowodować podziały wśród wierzących. Aber es ist eine Gnade, wenn wir an der Einheit der Kinder Gottes festhalten. Ale to jest wielka łaska, jeżeli będziemy się trzymali jedności dzieci Bożych. Und nicht nur theoretisch, i to nie tylko w teorii, sondern das auch in unserem praktischen Verhalten zeigen. Ale też będziemy to pokazywali w naszym codziennym zachowaniu czy życiu. Der Apostel Paulus muss zu ihnen reden im dritten Kapitel. Apostoł Paweł musiał do nich mówić w trzecim rozdziale. Dass sie nicht geistlich waren, sondern fleischlich. Że oni nie byli duchowymi, ale cielesnymi. Das heißt, dass die Gefühle des alten Menschen in ihnen wirksam waren. To znaczy, że te uczucia stare, czy odczucia starego człowieka wśród nich były, czy und nicht die Gedanken Gottes ihre Herzen erfüllten. A ich serca nie były napełnione myślami Bożymi. Er sagt, denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt in Menschenweise? Vers 3. Bo skoro, trzeci wiersz. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Und er zeigt ihnen, i on też pokazuje im, dass doch jeder der Diener eine besondere Aufgabe hat. Że każdy ze sług ma szczególne zadanie. Wir als Menschen sind sehr unterschiedlich. My jako ludzie jesteśmy bardzo różni. Auch die Kinder Gottes unterscheiden sich. Dzieci Boże też się różnią. Aber alle haben eine Aufgabe für den Herrn zu arbeiten. Ale każdy z nas ma to samo zadanie, by pracować dla Pana. Und er zeigt ihnen, i on też im pokazuje, dass jeder, der etwas für den Herrn tut, że każdy, kto coś czyni dla Pana, Brüder oder Schwestern, czy to brat, czy to siostra, ein jeder wird seinen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Że każdy otrzyma swoją nagrodę według własnej pracy. Der Herr verheißt Lohn, wenn wir etwas für ihn tun. Pan obiecał nam nagrodę czy zapłatę, jeśli my coś dla niego uczynimy. Da können auch schon die Kinder mithelfen. I dzieci też mogą tutaj być pomocne. Wenn sie in der Schule ein Zeugnis für den Herrn Jesus sind. Na przykład, jeśli w szkole są świadectwem dla Pana Jezusa. Wenn sie sich so verhalten, dass die Welt erkennt, dass sie den Herrn Jesus lieben. Jeśli na przykład będą się tak zachowywały, że świat będzie w stanie poznać, że one miłują Pana Jezusa. Das gilt auch, wenn wir im Beruf stehen.
To samo jest obowiązujące, jeśli jesteśmy czynni zawodowo. Das gilt auch in unserer Umgebung. To tak samo jest obowiązujące wśród naszego otoczenia, w którym żyjemy. Und dann zeigt der Apostel Paulus selbst so bewährte Diener wie Paulus und Apollos. I Paweł przedstawia takich cennych sług jak Apollosa i siebie Pawła. Können für das Wachstum der Versammlung nur einen Beitrag leisten. Że oni mogą, jeśli chodzi o wzrost zgromadzenia, mogą tylko co nieco do tego dołożyć. Er macht das an einem Beispiel deutlich. I on to obrazuje na pewnym przykładzie. Und zwar sagt er, ich habe gepflanzt. I on mówi, ja zasadziłem. Apollos hat begossen. Apollos podlał. Zwei ganz unterschiedliche Arbeiten hatten sie verrichtet. Oni wykonali dwie całkiem inne czynności, czy też dwie inne prace. Aber wir sehen, Gott hat das Wachstum gegeben. Ale widzimy, że to jest, że Bóg darował wzrost. Welch eine Gnade, wenn die Arbeit so verrichtet wird. Jakaż to jest łaska, jeśli ta praca będzie w ten sposób wykonywana, dass Gott Wachstum geben kann. Że Bóg będzie mógł darować wzrost. Wir haben also zwei Gründe, um etwas für den Herrn zu tun. A więc mamy dwa powody, by coś czynić dla Pana. Einmal, weil wir die Verheißung haben, es gibt Lohn für euer Tun. Jeden z nich to jest to, że mamy tą obietnicę zapłaty za nasze czyny. Als der Herr Jesus in der Offenbarung dem Johannes verheißen hat, ich komme bald. Gdy Pan Jezus obiecał Janowi w objawieniu, że przyjdę wkrótce. Da fügt er an einer Stelle hinzu. To dodaje w jednym miejscu. Und mein Lohn mit mir. A zapłata moja ze mną. Wir werden alle einmal vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. My wszyscy będziemy objawieni przed stolicą Chrystusową. Und dann heißt es. I wtedy. Dass ein jeder nach seinem Werk beurteilt wird. Jest napisane, że każdy będzie oceniony według swojego dzieła. Und Gottes Kinder, die den Herrn lieben, dürfen mit einem Lohn rechnen. I dzieci Boże, które miłują Pana, mogą liczyć na zapłatę. Das darf uns immer wieder anspornen, doch etwas für den Herrn zu tun. To też może być dla nas taką pobudką, byśmy zawsze chcieli coś dla Pana uczynić. Und wenn jemand alt oder krank geworden ist, a jeśli ktoś zestarzał się albo jest schorowany, dann kann er vielleicht denken, ich kann nichts mehr für den Herrn tun. To może myśli, ja już nic dla Pana nie jestem w stanie czynić czy uczynić. Aber ist es nicht eine Gnade, wenn wir dann die Hände falten und für die Mitgeschwister im Gebet einstehen? Ale czyż to nie jest wielką łaską, jeśli wtedy będziemy składali nasze ręce i w modlitwach będziemy prosili za naszymi współwierzącymi? Sicherlich sind wir oft völlig hilflos, wenn Nöte da sind. Z całą pewnością często nie jesteśmy w stanie sobie pomóc, jeśli są różne biedy. Und empfinden auch, wie wenig wir zu tun vermögen. I wtedy też odczuwamy, jak mało my możemy zrobić. Auch in Bezug auf das Evangelium. Jeśli tak, to samo tyczy się Ewangelii. Wie wir ja im Gebet hörten, dass das unser Anliegen ist, dass doch noch andere den Heiland finden möchten. Tak jak w modlitwie mogliśmy słyszeć, że to też jest naszym takim zobowiązaniem, by przez to słowo, które głosimy, inni poznali Zbawiciela. Wir können nur den Samen ausstreuen. Bo my to te nasiona możemy tylko rozsiać czy posiać. Aber Gott muss das Wachstum geben. Ale ten wzrost musi dać Bóg. Muss wirken, dass der Samen einmal an die rechte Stelle fällt, auf guten Boden. On musi zadziałać, by te nasiona spadły na tą dobrą glebę. Und dann dass dieser Same aufgehen kann, um Frucht zu bringen. I potem, by te nasiona mogły wzejść i by mogły wydać owoc.
Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Apostoł Piotr pisze w swoim pierwszym liście, dass wir wiedergeboren sind, nicht aus verweslichem Samen, że my jesteśmy narodzeni nie ze skażonego nasienia, sondern aus unverweslichem, ale z nieskażonego. Durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Przez żywe i trwające Słowo Boże. Da sehen wir die große Bedeutung des Wortes Gottes. I tu też widzimy to wielkie znaczenie Słowa Bożego. Nicht unsere Worte können neues Leben bewirken. To nie nasze słowa mogą spowodować czy zdziałać nowe życie. Allein das Wort Gottes. A tylko i wyłącznie Słowo Boże. Aber wir dürfen es ausstreuen. Ale my możemy je rozsiewać. Und dürfen den Herrn bitten, dass er den Samen aufgehen lässt. I możemy Pana prosić, by On dał wzrost tym nasionom. Und wir haben ja uns daran erinnert, dass in Korinth zwischen den Gläubigen Streit war. I słyszeliśmy, że wśród wierzących w Koryncie pośród nich były kłótnie. Und sich manche auf die Seite des Paulus, andere auf die Seite des Petrus. I jedni stanęli po stronie Pawła, inni po stronie Piotra. Andere auf die Seite des Apollos stellten. Inni jeszcze po stronie Apollosa. Und der Apostel sagt hier. I apostoł tutaj mówi. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Ten, który sadzi i który podlewa, jest jeden. Wir wollen uns freuen über jeden Dienst, der getan wird. Czy jedne mają zadanie i powinniśmy się właśnie radować z każdego takiego zadania. Wir Menschen sind ja so geartet. My ludzie tak jesteśmy usposobieni, dass wir uns leicht begeistern lassen für den einen, że bardzo łatwo zachwycamy się kimś. Und andere für einen anderen Bruder. A inni znowu są zachwyceni jakimś innym, na przykład bratem. Hier wird uns gezeigt, beide sind eins. A tu jest nam pokazane, że obaj są jednym. Und welch ein Segen ruht darauf, wenn es auch eine gute Zusammenarbeit gibt. I jakież to jest błogosławieństwo, jeśli jest współpraca. Wir finden ja in der Apostelgeschichte ein trauriges Ereignis. W Dziejach Apostolskich mamy takie smutne zdarzenie. Barnabas und Paulus waren beides bewährte Diener im Herrn. Barnaba i Paweł byli cennymi sługami w Panu. Durch ihren Dienst war viel Segen entstanden. Przez ich służbę było wiele błogosławieństwa. Aber nach der ersten Missionsreise gab es eine unterschiedliche Auffassung darüber, ale po pierwszej podróży misyjnej powstały różnice, ob der Markus zum Dienst mitgenommen werden soll. Przez to, że powstały wątpliwości, czy Marek ma być wzięty do tej służby, czy nie. Er hatte ja bei der ersten Reise in Pamphylien sie verlassen. Bo on w czasie tej pierwszej podróży w Pamfilii ich opuścił. Und Paulus dachte, dass er nicht geeignet ist für den weiteren Dienst. I Paweł uważał, że on się nie nadaje do dalszej służby. Und dann heißt es, es kam zu einer Erbitterung zwischen beiden. I jest tam napisane, że doszło do zgorzknienia pomiędzy nimi dwoma. Und dann wählte sich Paulus den Silas und ging mit ihm auf diese zweite Reise. I Paweł wziął sobie Sylasa i poszedł z nim w tą drugą podróż. Während Barnabas mit Markus zusammen nach Kreta ging. A Barnabas z Markiem udali się na Kretę. Wie schade, wenn Diener Gottes in unwesentlichen Fragen nicht übereinstimmen können. Jakie to jest smutne, gdy słudzy Boży w takich pytaniach nie nicht übereinstimmen. Gdy słudzy Boży nie są zgodni w takich sprawach. Es erfreut uns, wenn wir später von Markus hören. To też potem cieszy nas, gdy możemy później o Marku usłyszeć. Dass Paulus schreibt, gdy Paweł pisze,
Bringe Markus mit, ist mir nützlich zum Dienst. Przyprowadź ze sobą Marka, bo on mi jest pożyteczny w służbie. Da war in dem Leben dieses Bruders Markus eine Änderung eingetreten. W życiu tego brata Marka nastąpiła zmiana. Die beiden sind eins. Tych obojga jest jedno, czy są jednym. Der pflanzt und begießt. Ten, który podlewa i ten, który sadzi. Und wir wollen den Herrn bitten, dass uns immer wieder neu Gnade schenkt dazu. I chcemy Pana zawsze o to prosić, by nam ciągle na nowo darował łaski ku temu. Manchmal können wir eher eins sein mit Brüdern, die sehr weit weg wohnen. Bardzo często zdarza się tak, że łatwiej jest nam być jednością z braćmi, którzy daleko od nas mieszkają. A das gilt natürlich auch für die Brüder an einem Ort. Ale to też jest obowiązujące dla braci w tym samym miejscu, czy na tym samym miejscu. Welch ein Segen ruht darauf, wenn das so praktiziert wird, zum Beispiel in der Brüderstunde. I jakież to jest wielkie błogosławieństwo, jeśli to też jest praktykowane, na przykład w czasie godziny braterskiej. Und wenn mal unterschiedliche Auffassungen sind, i nawet jeśli są różne zdania, dann dürfen wir sie ohne weiteres auch zum Ausdruck bringen. To też my możemy te zdania bez jakichś przeszkód wyrazić. Dann gibt es einen guten Ausweg. I jest zawsze jedno dobre wyjście. Die Knie zu beugen. Pójść na kolana. Und den Herrn zu bitten, dass doch Einmütigkeit schenkt. I prosić Pana, by darował jedność czy zrozumienie w tej sprawie. Jednomyślność. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi, rolą Bożą, budowlą Bożą. Da sehen wir in dem Ausdruck Mitarbeiter, w tym wyrażeniu współpracownicy, dass doch Gott das Wesentliche tut für das Wachstum an einem Ort. Że to Bóg czyni to najważniejsze, by był wzrost na danym miejscu. Und wir müssen immer wieder unsere Schwachheit und unsere Unzulänglichkeit empfinden. I my ciągle musimy odczuwać, czy odczuwamy naszą słabość i naszą niezdatność. Die örtliche Versammlung in Korinth, to miejscowe świadectwo zgromadzenia w Koryncie, wird hier bezeichnet, jest tutaj opisane czy określone, mit Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Jako ta rola Boża, ta budowa Boża. Also das Ackerfeld, was bearbeitet worden ist, a więc ta rola, która jest uprawiana, wo der Same des Wortes ausgestreut worden ist, na którą zostało rozsiane, na którą zostały rozsiane te nasiona Słowa Bożego, wo die Pflanzen durch den Dienst begossen worden sind, gdzie te rośliny poprzez służbę były podlewane, wo man darauf erwarten darf, dass Wachstum eintritt. Gdzie też można było oczekiwać, że ten wzrost nastąpi. Gottes Bau seid ihr ist das zweite Bild. A drugim obrazem jest budowlą Bożą jesteście. Gottes Bau finden wir einmal als ein Bild für die gesamte Versammlung. Tą budowlę Bożą też Bożą możemy znaleźć jako obraz na zgromadzenie, całe zgromadzenie Boże. Aber hier an dieser Stelle auch für eine örtliche Versammlung. Ale w tym miejscu jest to też obraz miejscowego świadectwa zgromadzenia. Wenn wir an den Bau Gottes denken, jeśli pomyślimy o tej budowli Bożej, dann steht das Haus Gottes vor uns. To przed nami widzimy dom Boży. So wie im Alten Testament die Stiftshütte, tak jak w Starym Testamencie ten namiot zgromadzenia, oder das Zelt der Zusammenkunft, albo właśnie ten namiot zgromadzenia, oder später zur Zeit Salomos der Tempel, albo potem za czasów Salomona świątynia. Dieses Bild wird immer wieder auch für die Versammlung, das heißt für die Gesamtheit der wiedergeborenen Gläubigen gebraucht.
I to jest to określenie jest używane jako określenie całości zgromadzenia, to znaczy wszystkich nowozrodzonych. In Matthäus 16 sehen wir den Herrn Jesus als den Bauherrn. W Mateusza 16 widzimy Pana Jezusa jako tego budowniczego. Als Petrus das Zeugnis gab, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Gdy Piotr dał to świadectwo, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Da sagt der Herr Jesus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. To Pan do niego mówi, nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Und dann zeigt er ihm, was er selbst ist. I on pokazuje, kim on sam jest. Du bist Petrus, das heißt ein Stein. Ty jesteś Piotr, to znaczy kamień. Und er zeigt, dass die Grundlage des Baus er selbst ist. I pokazuje, że podstawą tej budowy, tą podwaliną tej budowy jest on sam. Und zwar sagt er, auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. I mówi, a na tej skale będę budował moje zgromadzenie. Dieses Haus Gottes ist fehlerfrei. Ten dom Boży jest bezbłędny, bez żadnej skazy. Der Herr selbst hat es übernommen, es zu bauen. Pan to sam podjął zadanie, by go zbudować. Es wird uns dann gezeigt, jest nam też pokazane, dass er zu diesem Bau auch Mitarbeiter gebraucht. Że do tej budowy Pan używa współpracowników. Da heißt es im Epheserbrief, Kapitel 2, w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, ich lese ab Vers 20, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, indem Jesus Christus selbst Eckstein ist. Od wiersza 20, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Der Herr Jesus selbst hat eine Grundlage legen lassen durch die Apostel und Propheten. Pan Jezus sam dał ten fundament przez apostołów i proroków. In besonderer Weise durch das, was sie schriftlich niedergelegt haben. W szczególności przez to, co oni pisemnie mogli zapisać. Was wir auch heute noch in den Schriften des Neuen Testamentes finden. To, co my dzisiaj w pismach Nowego Testamentu możemy znaleźć. Aber es wird uns gezeigt, dass der Herr Jesus selbst der Eckstein ist. Ale tu widzimy, że tym kamieniem węgielnym jest sam Pan Jezus. Nachdem sich alles ausrichten muss. I według Niego wszystko musi powstawać, czy według Niego musi się wszystko kierować. Und dieser ganze Bau ist wohl zusammengefügt. I ta cała budowla jest mocno spojona. Das kann nur Gott bewirken. Taką rzecz może tylko Bóg zdziałać. Wenn wir an unsere örtliche Versammlung denken, jeśli pomyślimy o naszym miejscowym zgromadzeniu, dann sehen wir leicht die Fehler in dem anderen. To bardzo łatwo nam widzimy, czy przychodzi nam zauważanie błędów u kogoś, u drugiego. Und denken vielleicht an anderem Ort, da würde es viel besser gehen. I może sobie pomyślimy, o, na innym miejscu, jakbyśmy byli, to tam byłoby lepiej. Wir dürfen im Glauben immer daran festhalten. I w wierze możemy się trzymać tego, dass der Herr uns zusammengefügt hat. Że to Pan nas złączył razem. Er weiß, kennt unsere Veranlagung. On nas zna, zna nasze skłonności. Er weiß auch, welchen Dienst wir tun können. Wie też doskonale, jaką służbę możemy wykonać. Und möchte uns gebrauchen, einander zu unterstützen und zu helfen. I chce nas używać, byśmy wzajemnie sobie się wspierali i sobie pomagali. Und dieser Bau wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. I ta budowla wzrasta w tą świątynię świętą, w Panu. Auch Petrus schreibt in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel von diesem Bau. I również Piotr pisze w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale o tej budowli. Und zeigt uns, pokazuje nam,
dass wir lebendige Steine sind, że jesteśmy żywymi kamieniami. Das zeigt uns auch, dass es Gläubige sind, die neues Leben aus Gott haben. To nam pokazuje, że są wierzący, którzy mają nowe życie z Boga. Ein geistliches Haus. Duchowy dom. Und es wird uns an dieser Stelle auch gezeigt, wozu das Haus dienen soll. I jest nam też tutaj pokazane w tym miejscu, do czego ma ten dom być używany, czy ma służyć. Ein heiliges Priestertum. Królewskie kapłaństwo. Und dazu bringen geistliche Schlachtopfer Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Abyśmy przynosili te ofiary przyjemne dla Boga. Das ist alles, was der Herr bewirkt. To jest to wszystko, co Pan w nas powoduje. Sicherlich möchte er uns als Mitarbeiter gebrauchen. Z całą pewnością on chce nas używać jako współpracowników. Und hier im ersten Korintherbrief im dritten Kapitel erkennen wir. I w tym pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale możemy poznać die Verantwortung, die wir zur Mitarbeit haben. Tą odpowiedzialność, jaką mamy w tym, że jesteśmy współpracownikami. Der Apostel Paulus spricht davon. Apostoł Paweł o tym mówi. Dass er als ein weiser Baumeister den Grund gelegt hat. Że on jako ten mądry budowniczy założył fundament. Einmal durch seinen Dienst in den einzelnen Versammlungen. Poprzez swoją służbę w różnych zgromadzeniach. Aber in besonderer Weise. Ale w szczególny sposób. Durch die Schriften, indem er die Gedanken Gottes, die Gedanken des Herrn Jesus niedergelegt hat. Ale w szczególny sposób przez te pisma, w których on zawarł te myśli Boże, czy myśli Pana Jezusa. Und jetzt sagt er den Korinthern, i teraz on mówi Koryntianom, ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Niech każdy baczy na to, jak on na tym fundamencie buduje. Er hat vorher gesagt, einen anderen Grund kann niemand legen. A wcześniej jeszcze mówi, że innego fundamentu nikt nie może założyć. Außer dem, der gelegt ist. Jak tylko, jak poza tym, który jest już założony. Welcher ist Jesus Christus? Którym jest Jezus Chrystus. Wenn wir in irgendeiner Weise von dem, was der Herr Jesus sagt, abweicht. Jeśli ktoś w jakikolwiek sposób odbiega od tego, co mówi Pan. Wenn wir diesen Grund, den der Herr gelegt hat, nicht beachten. Jeśli my nie będziemy zważali na ten fundament, który Pan założył, dann wird dieser Bau schief. To ta budowla upadnie. Dann kann es vielleicht äußerlich noch ein Bau Gottes sein. To może tak być, że zewnętrznie to będzie jeszcze wyglądało jak budowla Boża. Vielleicht in den Augen der Menschen sehr interessant. Być może w oczach ludzi to będzie bardzo niesamowite, takie robiące wrażenie. Aber für den Herrn selbst wertlos. Ale dla samego Pana jest to bez wartości. Und jetzt wird uns gezeigt, dass es darauf ankommt, auf das Baumaterial, das wir beisteuern für diesen Bau. I teraz tutaj jest mowa o tym materiale, że my też się do tego dokładamy, z czego budujemy. Es heißt in Vers 12, wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, wertvolle Steine. I tu 12 wiersz, jeśli ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, Holz, Heu, Stroh, drzewa, siana, słomy, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. To dzieło każdego będzie objawione. Nun, das sind Bilder, to są obrazy, die uns verständlich machen, które nam dają zrozumienie, dass nur das, was dem Feuer widerstehen kann, wertvoll ist. Że wartościowym może być tylko to, co przejdzie przez próbę ognia. Denn es heißt danach, bo jest potem napisane, weil, denn der Tag wird es klar machen, das ist der Gerichtstag, bo ten dzień sądny pokaże, wo der Herr alles beurteilen wird, gdzie Pan wszystko osądzi,
weil er in Feuer offenbart wird. I w ogniu będzie to objawione. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. I właśnie ogień wypróbuje to, jakie jest dzieło każdego z nas. Wie ernst ist es, wenn das Werk eines Menschen, jakże to jest poważne, jeśli dzieło człowieka, seine ganzen Bemühungen, jego całe trudy, verbrennen, spali wszelkie jego trudy. Auch wenn es ein großes Werk ist, nawet jeśli to jest potężne dzieło, wenn es nicht die Charakterzüge zeigt, die uns hier vorgestellt werden. Jeśli to dzieło nie przedstawia tych cech, które tutaj mamy przedstawione. Gold wird im Worte Gottes an verschiedenen Stellen gebraucht. Złoto jest używane w Słowie Bożym w wielu miejscach, um uns etwas von der göttlichen Herrlichkeit zu zeigen. By nam przekazać coś z tej Bożej wspaniałości. Diese Herrlichkeit, die sich in dem Herrn Jesus offenbart hat. Ta wspaniałość, która objawiła się w Panu Jezusie. Und da dürfen wir besonders daran denken, wie der Herr Jesus sich als Sohn Gottes erwiesen hat. I możemy o tym szczególnie myśleć, gdy pomyślimy, jak Pan Jezus objawił, czy okazał się jako Syn Boży. Johannes spricht in besonderer Weise davon. Jan mówi w szczególny sposób o tym. Er sagt in Kapitel 1, Vers 14, pierwszy rozdział, 14 wiersz mówi, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. I oglądaliśmy chwałę Jego. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Chwałę, jaką ma jednorodzony Syn od Ojca. Voller Gnade und Wahrheit. Pełne łaski i prawdy. Wie groß ist es doch, wenn der Herr Jesus vor uns steht, der als Mensch in diese auf diese Erde gekommen ist. Jakżeż to ma wielką wartość, jeśli Pan Jezus stoi przed nami jako ten człowiek, który przyszedł na tą ziemię. Und wir etwas von seiner göttlichen Herkunft erkennen. I my co poznamy jego to boskie pochodzenie. Wir finden dazu etliche Beispiele. I mamy też do tego przykłady, wie sich seine göttliche Herrlichkeit in seinem Leben offenbart. W jaki sposób jego boskość w jego życiu się objawiała. Wir alle, auch unsere Kinder kennen schon die bekannte Begebenheit der Hochzeit in Kana. Z pewnością wszyscy i też dzieci wśród nas znają to zdarzenie w wesela w Kanie Galilejskiej. Wo das Wasser in Wein verwandelt wurde. Gdy woda została przemieniona w wino. Wo uns gezeigt wird, dass wahre Freude der Herr Jesus nur geben kann. Gdzie jest nam pokazane, że tą prawdziwą radość może dać tylko i wyłącznie Pan Jezus. Und dann heißt es im 11. Vers, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. W 11. wierszu czytamy, takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją. Und seine Jünger glaubten an ihn. I uwierzyli weń uczniowie Jego. Und dann finden wir sieben Beispiele, wo die Herrlichkeit des Herrn Jesus allein im Johannesevangelium deutlich wird. I potem mamy 7 przykładów, gdzie ta chwała Pana Jezusa jest pokazana. Ich will jetzt nicht auf alle Beispiele eingehen. Nie chcę teraz przytaczać wszystkich tych przykładów, sondern nur auf das letzte noch, jeszcze in Kapitel 11. Tylko ten ostatni z 11 rozdziału. Vielleicht kann ich aber kurz die einzelnen erwähnen. Ale może mogę wymienić krótko te wszystkie. In Kapitel 4, 4 rozdział, die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten. Uzdrowienie syna tego urzędnika królewskiego. In Kapitel 5, w 5 rozdziale, die Heilung des Mannes, der 38 Jahre gelähmt war am Teich Bethesda. Uzdrowienie tego chorego w przysadzawce Bethesdy, który był 38 lat chory. In Kapitel 7, 7 rozdział, die
Nein, in Kapitel 6. Nie, to jest szósty. Die Speisung der 5000. Nakarmienie 5000. Und auch, wie den Jüngern auf dem See im Sturm begegnet ist. I drugie to jak też wyszedł do swoich uczniów idąc po morzu. Wo den Sturm stillte. I uciszył tą burzę, ten sztorm. Dann in Kapitel 8, in Kapitel 9. Potem 9 rozdział. Die Heilung des Blindgeborenen. Uzdrowienie ślepo narodzonego. Und schließlich in Kapitel 11. I w końcu 11 rozdział. Als Lazarus krank war, gdy Łazarz był chory, da sehen wir, dass der Herr Jesus, als davon hörte, i widzimy, że gdy Pan Jezus o tym usłyszał, sagte, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen. Vers 4. Damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Powiedział w 4 wierszu, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Und als der Herr Jesus sagt, nehmt den Stein weg, i gdy Pan Jezus mówi, odsuńcie kamień, da sagt in Vers 40, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. I w 40 wierszu czytamy, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Und dann rief Lazarus, komm heraus. I potem zawołał Łazarzu, wyjdź. Wie gewaltig hat sich doch darin seine göttliche Herrlichkeit offenbart. Jakże potężny sposób objawiła się jego boska chwała. Macht über den Tod. Panowanie nad śmiercią. Und wenn wir an Johannes 17 denken, a gdy jeszcze wspomnimy Jana 17 rozdział, dann spricht der Herr Jesus im Gebet zu dem Vater von der Herrlichkeit, die zuvor schon hatte. To Pan Jezus jeszcze mówi do Ojca w tej modlitwie o tej chwale, którą już miał wcześniej u Niego. Da sagt in Vers 5, w 5 wierszu, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Und welch eine Herrlichkeit tritt auch hervor, als die Schöpfung ins Dasein rief. I jakaż chwała też powstała, gdy On stwarzał, czy stworzenie powstawało. Und in Vers 24 in Johannes 17 sagt i 24 wiersz tego 17 rozdziału. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Vers 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Sicherlich können wir heute noch nicht die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus voll erfassen. Z całą pewnością dziś nie jesteśmy w stanie pojąć całkowicie chwały naszego Pana Jezusa. Aber wir dürfen uns immer wieder damit beschäftigen. Ale ciągle na nowo możemy się tym zajmować. Und von diesem Gold auch weitergeben. I to złoto dalej przekazywać czy podawać. Dass andere Menschen etwas von der Schönheit unseres Heilands erfahren. Aby i inni ludzie mogli co nieco doświadczyć z tej piękności naszego Pana. Das zweite Baumaterial, das hier erwähnt wird, drugim materiałem, który jest tu wymieniony, was dem Feuer zu widerstehen vermag, który może się ostać przed ogniem, ist Silber. Jest srebro. Und Silber ist im Worte Gottes an vielen Stellen ein Bild der Erlösung. I srebro w wielu miejscach Słowa Bożego jest obrazem wykupienia. Wie groß war die Erlösung, als das Volk Israel aus Ägypten nach Kanaan gebracht wurde? Jakież wielkie było to wyratowanie, gdy lud izraelski mógł być uratowany z Egiptu i przyszedł do Kanaanu. Und wie groß ist die Erlösung, die jeder einzelne von uns erfahren hat? I jakże wielkie jest to wykupienie, które każdy z nas osobiście mógł przeżyć. Wodurch ist die Erlösung bewirkt? A przez co jest to wykupienie, czym ono jest spowodowane? Wir lesen im Epheserbrief im ersten Kapitel. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale.
Vers 7, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Efezjan 1, 7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Haben wir das nicht erfahren? Czyż nie doświadczyliśmy tego? Alle, die mit ihrer Sündenschuld zu dem Heiland gekommen sind. Wszyscy, którzy ze swoimi grzechami przyszli do Zbawiciela, dass sie nicht nur Vergebung empfangen haben, że otrzymali nie tylko przebaczenie, sondern auch neues Leben. Ale i nowe życie. Ein Leben, das die Gemeinschaft mit Gott, życie, które społeczność z Bogiem, die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, społeczność z Panem Jezusem, die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes uns schenkt. I daruje nam też i społeczność z dziećmi Bożymi. Und im Kolosserbrief wird uns gesagt, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. I w liście do Kolosan czytamy, który nas wyratował z ciemności i przeniósł do światłości Syna swego umiłowanego. Auch von dieser Erlösung dürfen wir anderen Menschen Mitteilung geben. Również i o tym zbawieniu możemy mówić innym ludziom. Ist das nicht kostbares Silber, das wir austeilen dürfen? Czyż to nie jest to kosztowne srebro, które też możemy rozdawać? Silber, was in dem Wort Gottes enthalten ist. Srebro, które jest zawarte w Słowie Bożym. I das Menschen aus der Flucht vor Gott in die Nähe des Heilandes bringt. I które ludzi przywodzi od tej, z tej ucieczki od Boga do Jego bliskości. Und dann werden auch die wertvollen Steine genannt. I są też wymienione drogie kamienie, die dem Feuer zu widerstehen vermögen. Które też mogą ostać się przed ogniem. Wertvolle Steine, die finden wir einmal im Brustschild des Hohen Priesters. Te drogie kamienie widzimy w Słowie Bożym na tym napierśniku arcykapłana. Dort reden sie davon, was das irdische Volk Gottes für seinen Gott bedeutete. Tam widzimy, jakie znaczenie ma ten lud ziemski dla Boga. Die einzelnen Stämme waren dort in dem Bild eines Edelsteins festgehalten. Te poszczególne plemiona były, jakby ich wartość była zawarta w każdym z tych drogich kamieni. Aber das gleiche Bild wird auch im Worte Gottes auf die Gläubigen der Jetztzeit angewandt. Ale ten sam obraz jest tak samo wobec wierzących czasów teraźniejszych. Das finden wir in Offenbarung 21. To widzimy w Objawieniu 21. Da heißt es in Vers 19. 19. Wiersz. Die Grundlagen der Mauer der Stadt waren geschmückt mit jedem wertvollen Stein. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Die erste Grundlage Jaspis, die zweite Saphir, die dritte Chalcedon, die vierte Smaragd, die fünfte Sardonyx, die sechste Sardis, die siebte Chrysolith, die achte Beryl, die neunte Topaz, die zehnte Chrysopras, die elfte Hyazinth, die zwölfte Amethyst. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardonyx, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hyacynt, dwunasty ametyst. Die heilige Stadt Jerusalem wird uns hier als ein Bild von der Versammlung gezeigt. To święte miasto Jeruzalem jest nam przedstawione jako zgromadzenie, jako obraz zgromadzenia. Und die Edelsteine zeigen uns etwas, wie die Versammlung etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus offenbart. I te kamienie szlachetne pokazują nam, w jaki sposób one zeigen uns etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, die sich in den Gläubigen offenbart. I one nam przedstawiają tą chwałę Pana Jezusa, która się objawia w wierzących. Da dürfen wir uns fragen, możemy się zapytać, kann der Herr Jesus auch etwas von seiner Herrlichkeit in unserem Leben erkennen? Czy coś z chwały Pana Jezusa może on zobaczyć w naszym życiu?
erfahren wir etwas von seiner Schönheit. Czy my przedstawiamy, pokazujemy jego wspaniałość? Von seinen Wesenszügen. Jego cechy charakteru. Wir hatten vorhin das Bild gesehen von dem Haus Gottes, das aus lebendigen Steinen aufgebaut ist. Oglądaliśmy wcześniej obraz Domu Bożego, który jest zbudowany z żywych kamieni. Im 1. Petrus Brief Kapitel 2. 1. Piotra, 2 rozdział. Und hatten auch gesehen, dass dieses Haus dazu dient, dass ein heiliges Priestertum tätig ist, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. I też mówiliśmy, że jest to właśnie to kapłaństwo święte. Geistliche Schlacht, Vers 6. Ja. Vers 5. Piąty wiersz z drugiego rozdziału 1 Piotra. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Aber dann wird uns außerdem in Vers 9 gezeigt, ale w 9 wierszu potem widzimy, dass die Gläubigen eine königliche Priesterschaft sind. Że my jesteśmy tym królewskim kapłaństwem. Und die Aufgabe ist, i zadaniem jest, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Das heißt, die Wesenszüge des Herrn Jesus dürfen in dem Leben der Kinder Gottes zur Darstellung kommen. To znaczy, że te cechy Pana Jezusa mogą być w naszym życiu obrazowane. Seine Liebe, seine Demut, jego miłość, jego pokora, seine Barmherzigkeit, jego miłosierdzie, seine Hingabe, jego oddanie. Und es ist eine Gnade, wenn wir Kinder Gottes sehen, die von Herzen ihr Leben dem Herrn zur Verfügung stellen. I jakaż to jest łaska, jeśli widzimy dzieci Boże, które swoje serca oddają Panu do dyspozycji. Aber dann finden wir auch Baumaterial, das im Feuer nicht bestehen kann. Ale potem mamy też wymieniony materiał, który nie przejdzie próby ognia. Holz, Heu, Stroh. Drzewo, siano, słoma. Und wir müssen uns natürlich fragen, wovon spricht dieses? I też musimy zadać sobie pytanie, o czym to mówi. Da finden wir im Alten Testament Hinweise dazu. Mamy wskazówki w Starym Testamencie. Von Holz lesen wir in Jeremia 10. Jeśli chodzi o drzewo, to Jeremiasza 10. Da heißt es in Vers 14 oder Vers 3 schon. Denn die Satzungen der Völker sind Nichtigkeit. Denn Holz ist es, das einer aus dem Wald gehauen hat, ein Werk von Künstlerhänden mit dem Beil gefertigt. Gdyż bóstwa ludów są marnością, są dziełem rąk rzemieślnika, pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie. Und in Vers 14 wird dazu gesagt, i 14 wiersz do tego, dumm wird jeder Mensch ohne Erkenntnis, beschämt wird jeder Goldschmied über das geschnitzte Bild. Denn sein gegossenes Bild ist Lüge und kein Geist ist in ihm. Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu. Na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż są złudą i bez życia odlane bożki. Da erkennen wir, tu widzimy, dass Götzen, że bożki czy bożki und Götzendienst völlig wertlos sind. I bałwochwalstwo jest bez wartości. Und was sind die Götzen unserer Tage? A jakie są te bożki naszych dzisiejszych czasów? In unserem Land, in unseren Ländern vielleicht weniger geschnitzte Götzenbilder. W naszych krajach być może mniej są to te bożki wyciosane z różnych materiałów. Als Menschen, denen andere nacheifern. A bardziej moglibyśmy powiedzieć, że są to ludzie, za którymi inni podążają. Die verehrt werden.
którzy są czczeni. Das sind nicht nur Politiker. No nie tylko politycy. Das sind Schauspieler. Ach, to są, to mogą być aktorzy. Das können auch Sportler sein. Sportowcy. Die übermäßig verehrt werden. Którzy ponad miarę są cenieni czy doceniani przez ludzi. Und nach deren Grundsätzen die Menschen sich richten. I ludzie kierują się tymi zasadami, które oni mają. Die Satzungen der Völker. To są te prawa narodów czy pogan. Da will ich ein Beispiel aus vergangener Zeit erzählen. Chciałbym wam opowiedzieć też jeden przykład z ubiegłych lat czy czasów. In der DDR wollte man die 10 Gebote abschaffen. W czasach DDR chciano usunąć te 10 przykazań. Aber nicht ohne einen Ersatz zu bringen. Ale nie, w zamian za to miało być dane coś w zastępstwie. Und dann hat man die 10 Gebote des sozialistischen Lebens hervorgerufen. I powołano do życia 10 przykazań socjalistycznego życia. Weil man dachte, die Menschen brauchen ja etwas. Bo uważano, że ludzie przecież muszą coś mieć. Und dann kann man das andere beiseite rücken. I wtedy coś można odsunąć. Auch heute ist es so, dass die Gebote Gottes zur Seite gerückt werden. I dziś jest dokładnie tak samo, że Boże przykazania są odstawiane na ten boczny tor. Heute wird Selbstverwirklichung gelehrt. Dzisiaj uczą nas samo urzeczywistniania się. Das bedeutet mit anderen Worten Eigenwille. To innymi słowy znaczy samowola. Jeder Mensch kann das tun, was ihm gefällt. Każdy człowiek może czynić to, co mu się podoba. Sind das nicht Satzungen der Völker, wie es hier heißt? Czy to nie są przykazania pogan czy narodów, jak tu jest to opisane? Aber es ist ein Werk aus Holz. Ale jest to dzieło z drewna. Was im Feuer nicht bestehen kann. I w ogniu się to nie ostoi. Und wenn in unseren Tagen gdy w naszych czasach Gesetze erlassen werden, die gegen Gottes Wort sprechen, są ustanawiane prawa, które są przeciwko Bożemu Słowu, wie die Gleichberechtigung, jak na przykład równouprawnienie, will das nicht näher ausführen. Nie chcę bardziej teraz o tym mówić. Das ist vielleicht in eurem Land noch nicht so ausgeprägt wie bei uns. Być może u was jeszcze nie jest to tak bardzo widoczne jak u nas. Dass Männer mit Männern und Frauen mit Frauen zusammenleben. Gdy chodzi o te homoseksualne związki, dann sind das Satzungen der Völker. To są to właśnie te prawa pogańskie. Die leider auch von evangelikalen Gruppen übernommen werden. Które niestety też są jakby przenikają do tych grup ewangelicznych. Das ist Holz, das dem Gericht nicht standhält. I to jest dokładnie to drewno, które nie jest w stanie ostać się przed ogniem. Wir kommen als nächstes zu dem Heu. Następna jest siano. Auch dazu finden wir im Alten Testament einen Hinweis. I tutaj również mamy w Starym Testamencie wskazówkę. Und dieser Hinweis wird sogar im Neuen Testament zitiert. I nawet jest to zacytowane w Nowym Testamencie. Da heißt es in Jesaja 40. Izajasza 40 rozdział. Stimme ein Vers 6. Stimme eines sprechenden rufe und er spricht, was soll ich rufen? Szósty wiersz. Głos mówi, zwiastuj i rzekłem, co mam zwiastować? Alles Fleisch ist Gras und alles seine Anmut wie die Blume des Feldes. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk albo wszelkie jego dążności są jak kwiat polny. Das Gras ist verdorrt. Trawa usycha. Das bedeutet, es ist heu geworden. To oznacza, że stała się sianem. Die Blume ist abgefallen. Kwiat opadł czy zwiędł. Denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Bo wiatr Pana nań powiał. Ja, das Volk ist Gras. Zaprawdę, lud jest trawą.
Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Trawa usycha, kwiat więdnie. Und dann wird der Gegensatz hervorgehoben. I tu mamy takie właśnie zdanie przeciwne. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Dieses Heu, dieses abgefallene Gras erinnert uns an eine Mahnung, die uns im Kolosserbrief vorgestellt wird. To siano przypomina nam jedno napomnienie, które mamy w liście do Kolosan. In Kolosser 2 heißt es, drugi rozdział. Gebt acht, Vers 8. Gebt acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie, durch einzelnen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Ósmy wiersz. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Philosophie heißt Liebe zur Weisheit. Filozofia to słowo znaczy umiłowanie mądrości. Aber ein schönes Wort. Piękne słowo. Doch der Inhalt. Ale zawartość tego besagt, Menschen machen sich Gedanken über das, was recht und gut ist. Zawartość tego oznacza, że to ludzie myślą o tym, co czy wymyślają, czy ustanawiają to, co jest dobre i prawe. Ein ganz trauriges Ergebnis der Philosophie ist, bardzo smutnym efektem czy wynikiem filozofii jest die Evolutionslehre. Nauka ewolucji, die den Kindern eingeprägt wird, którą wpaja się dzieciom, und die ganz klar gegen das Wort Gottes gerichtet ist. I ta nauka jest bardzo jawnie przeciwstawiona, czy przeciwstawia się Słowu Bożemu. Und wenn man diese wunderbare Schöpfung Gottes betrachtet, i gdy rozważamy to cudowne stworzenie Boże, dann muss man erkennen, to musimy poznać, dass die Augen der Menschen der Welt verblendet sind. Że oczy ludzi tego świata ślepną, czy oślepły. Der Gott dieser Welt hat sie verblendet. Bóg tego świata ich oślepił. Dass sie nicht erkennen können dieses wunderbare Werk unseres Gottes. Nie są w stanie rozpoznać tego cudownego dzieła naszego Boga. Dann haben wir noch das Stroh erwähnt. Holz, Heu, Stroh. I mamy na koniec jeszcze wymienioną słomę. Auch dazu wird uns etwas im Alten Testament gesagt. I tu też mamy pewne miejsce w Starym Testamencie. Und zwar in Jeremia 23. Jeremiasza 23. Da heißt es in Vers 28. 28 wiersz. Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle seinen Traum. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen. Und wer mein Wort hat, rede mein Wort. A ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. In Wahrheit. W prawdzie. Und dann kommt dieser Gegensatz, was hat das Stroh mit dem Korn gemeinsam, spricht der Herr. I teraz mamy to zdanie przeciwne. Cóż ma słoma do ziarna, czy no też może być jako plewa do ziarna, jak u nas mówi Pan. Und zwar der Prophet, der einen Traum hat, das wird uns in Vers 16 noch etwas deutlicher gesagt. I to mówi prorok, który miał sen, a mamy to w wierszu 16 też jeszcze napisane. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują. Sie täuschen euch. Oni was mamią. Sie reden das Gesicht ihres Herzens. Oni mówią do was widzenia swojego serca. Und nicht aus dem Mund des Herrn. A nie to, co pochodzi z ust Pana. Sie sagen stets zu denen, die mich verachten. Oni ciągle mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana. Der Herr hat geredet und ihr werdet Frieden haben. Pan powiedział i pokój mieć będziecie. Das sind Männer, die im Namen Gottes reden. To są ludzie, którzy mówią w imieniu Boga. Auch in unseren Tagen gibt es solche.
I w naszych czasach też tacy są. Da müssen wir in erster Linie an die Theologie denken. W pierwszym momencie, czy na pierwszej linii powinniśmy teraz wymienić teologów. Im Namen Gottes legen sie das Wort Gottes aus. W imieniu Bożym oni wykładają Słowo Boże. Und führen Menschen irre. I prowadzą ludzi na złe drogi. Ich will dazu nur ein Beispiel nennen. Tylko jeden przykład. Wenn man behauptet, durch die Taufe wird man ein Kind Gottes. Jeśli ktoś twierdzi, że przez chrzest staje się dzieckiem Bożym, dann ist das nur die halbe Wahrheit. To jest to tylko tak zwana półprawda. Die Wahrheit, was Gottes Wort uns sagt, ist. Prawda, którą uczy nas Słowo Boże, czy którą mówi nam Słowo Boże, zu Buße und Glaube an den Herrn Jesus. Jest ta, pokutuj i uwierz w Pana Jezusa. Und erst dann, i dopiero potem, kann man sich taufen lassen. Możemy się ochrzcić. Das heißt, öffentlich zu dem Namen des Herrn Jesus bekennen. To znaczy, jawnie przyznać się do imienia Pana Jezusa. Alle diese verkehrten Lehren werden nicht bestehen können, wenn der Herr es beurteilt. Wszystkie te błędne nauki nie ostaną się, gdy Pan je oceni czy osądzi. Nun kann es sein, może też i być tak, dass jemand, że ktoś, Heustroh zum Bauen verwendet. Że ktoś właśnie drzewo, siano i słomę będzie używał do budowania, do budowy. Diese Dinge, die ich erwähnt habe. To są właśnie te rzeczy, które wymienialiśmy. Und dann wird uns gesagt, i potem jest nam powiedziane. Ich muss vielleicht vorher sagen, in Vers 14 heißt es am Anfang. Jeszcze wcześniej, 14 wiersz na początku mam napisane. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Wir haben uns schon daran erinnert, an diesen Lohn. I już o tej zapłacie mówiliśmy. Und wir dürfen uns darauf freuen. I możemy się też cieszyć z tego. Aber dann wird der Gegensatz dazu gezeigt. Potem mamy to przeciwieństwo pokazane. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Nun kommt das, was doch uns ermuntern kann. Ale teraz mamy napisane coś, co nas może też posilić. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Wenn es ein wiedergeborener Christ ist, jeśli jest to nowonarodzony czy zrodzony chrześcijanin, dann hat er die Sicherheit nicht durch sein Tun, to on ma tą pewność nie przez swoje czyny, sondern aufgrund des Werkes des Herrn Jesus. Ale na podstawie dzieła Pana Jezusa. Wenn er ihn durch Buße und Glauben angenommen hat. Jeśli on go przez pokutę i przez wiarę przyjął. Er wird gerettet werden. On będzie zbawiony. Welch eine Gnade. Jakaż to jest łaska. Das finden wir auch, wenn ein Gläubiger böse Wege geht. To też możemy zauważyć, jeśli wierzący idzie błędnymi drogami. Und leichtfertig am Tisch des Herrn das Mahl des Herrn feiert. I obchodzi pamiątkę śmierci Pana. Da wird auch ein ernstes Gericht gesagt. Tam wtedy jest też wypowiedziany poważny sąd. Wer irgendwas, Vers 27, Kapitel 11. Wer irgendwas Brot isst und den Kelch trinkt in unwürdiger Weise, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. 11 rozdział, 27 wiersz. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Denn wer unwürdig ist und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd własny je i pije przez to, że nie rozróżnia ciała Pańskiego. Und es wird uns auch gesagt, worin das Gericht bestehen kann. I też jest nam powiedziane, w jaki sposób ten sąd może się odbyć. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Dlatego jest wielu między wami chorych i słabych, a niemało zasnęło. Da könnte man, wenn nur
Wenn damit das Wort Gottes zu Ende wäre, könnte man denken, ja, die Gott nun abgerufen hat, die böse, die in bösen Wegen gewandelt sind, die sind für immer verloren. I gdyby tu się skończyło to Słowo Boże, to moglibyśmy pomyśleć, że ci, których Bóg do siebie zabrał, to oni są, czy Bóg odwołał z tego świata, to oni są na wieki straceni. Aber Gottes Wort zeigt es uns anders. Ale Boże, Słowo Boże pokazuje nam to inaczej. Da heißt es in Vers 32, 32 wiersz możemy przeczytać. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje albo że nas karci, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Da sehen wir die züchtigende Hand auf der einen Seite. I tu widzimy z jednej strony tą wychowawczą albo karcącą rękę, aber doch die wunderbare Gnade Gottes auf der anderen Seite. Ale z drugiej strony tą cudowną łaskę Bożą. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. On sam będzie wybawiony czy zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Welch eine Gnade. Cóż za łaska. Aber dann finden wir doch ein ganz ernstes Gericht. Ale potem mamy bardzo poważny sąd. In Vers 16 heißt es, 16 wiersz. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Da wird uns gezeigt, welch ernstes Gericht über die kommt, die den Tempel Gottes verderben. Jest nam tu pokazane, jakiś poważny sąd przyjdzie na tych, którzy niszczą świątynię Bożą. Nun können wir uns fragen, wodurch kann der Tempel Gottes verdorben werden? Możemy sobie zadać pytanie, przez co ta świątynia Boża będzie może być zniszczona? Da müssen wir an Irrlehren denken. Tutaj możemy myśleć o tych błędnych naukach, die herrliche Person unseres Herrn Jesus herabsetzen, które deprecjonują tą cudowną osobę naszego Pana, die ihn nicht als Sohn Gottes anerkennen, którzy nie uznają go jako Syna Bożego, und an solche, die das Erlösungswerk des Herrn Jesus in Frage stellen. I również tacy, którzy dzieło zbawienia naszego Pana stawiają pod znakiem zapytania. Vor solchen werden wir ja ernst gewarnt im ersten Johannesbrief. Przed takimi jesteśmy poważnie ostrzeżeni w drugim liście Jana. Da wird uns gesagt, nehmet solche, die die Lehre des Christus nicht bringen, nicht in das Haus auf und grüßt sie nicht. 2. Johannes Kapitel Vers 10. Drugi list Jana, 10 wiersz. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Das sind solche, die hier genannt werden, die den Tempel Gottes verderben. To są właśnie tacy, których tutaj możemy widzieć pod tym określeniem, którzy niszczą świątynię Bożą. Auch wenn der Abschnitt, den ich gelesen habe, damit endet, nawet jeśli ten urywek, który przeczytaliśmy, tu się kończy, wollen wir uns doch gegenseitig ermuntern, etwas für den Herrn zu tun. To chciejmy się wzajemnie posilać, byśmy coś dla Pana czynili. Jeder nach der Gabe und Fähigkeit, die der Herr ihm dazu gegeben. Każdy według daru i możliwości, jakie dał mu Pan. Und wir wollen uns darauf freuen. I cieszmy się z tego, wenn der Herr kommt, gdy Pan przyjdzie, um uns heimzuholen, by wziąć nas do siebie, dass wir ihn dann sehen in seiner Schönheit, że jego wtedy będziemy widzieli w jego piękności, aber ihm auch begegnen werden in seiner richterlichen Gestalt, ale też poznamy, czy wyjdziemy mu naprzeciw w jego tym obliczu jako sędziego. Und wenn wir vor dem Richterstuhl des Christus hören, a
Gdy słyszymy o tej stolicy, czy tym tronie sędziowskim Chrystusowym, mein guter und treuer Knecht, gdy tam usłyszymy te słowa, dobry mój sługo, gehe ein zur Freude deines Herrn. Idź do odpocznienia Pana swego, czy do radości Pana swego. Was wird das sein, wenn alle Heiligen ihn umgeben? Cóż to będzie, gdy wszyscy święci będą go otaczali und ihm Dank und Anbetung bringen. I będą mu przynosili dziękczynienia i uwielbienie. Und auch jetzt dürfen wir das schon gemeinsam tun. A już teraz możemy to wspólnie czynić.